Władimir Bukowski, jeden z najsłynniejszych rosyjskich dysydentów. Autor książki I powraca wiatr, w której opisał swoją działalność i 12-letni okres pobytu w łagrach i szpitalach psychiatrycznych. W 1977 roku wymieniony przez władze sowieckie na chilijskiego komunistę. Od tego momentu Bukowski jest aktywnym działaczem występującym w obronie praw człowieka. Mieszka w Cambridge. Negatywnie komentuje socjalistyczne tendencje panujące w Europie i Unię Europejską, którą porównuje do kraju rat. Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, dzisiaj mam taki dość wyjątkowy dzień, ponieważ jest to 50. program Pod Prąd. Chciałem w związku z tym podziękować wszystkim widzom, którzy oglądają te moje rozmowy, ten program. I dla tych widzów, a także dla siebie, jakby specjalnie zaprosiłem dzisiaj gościa wyjątkowego, Władimira Bukowskiego. Ty tego cyklu mojego pewnie nie znasz, bo skąd masz znać. Ja tu rozmawiam z różnymi ludźmi, którzy są pod prąd. Myślę, że jesteś mistrzem świata w byciu pod prąd. I jako taki naprawdę dzisiaj jesteś dla mnie ważnym gościem. A myśmy się z Władimirem poznali tak. Władimir tutaj przyjechał promować swoją książkę, Proces moskiewski, no i potem postanowiłem zrobić film. Film pod tytułem Dysydent końca wieku. Ale jak zresztą twierdził wtedy już Władimir, film, którego pewnie nikt nie zobaczy. I tak się właśnie stało. Film był pokazany raz w telewizji publicznej o 1:30, ale to film, który mam nadzieję kiedyś wróci. Ale ponieważ film jest tam, gdzie jest, a Władimir jest tutaj, to może pomówmy o tym samym. Powiedz, Władimir, jak to się zaczęło w tej Moskwie? Dlaczego ty się podjąłeś tego wszystkiego? W tak strasznym kraju jak Rosja wtedy. No, to było время такое. To były takie czasy specyficzne. To był poststalinowski okres, kiedy wszyscy przeżywaliśmy ogromny szok, dowiedziawszy się, jak to było naprawdę. Jako dzieci uważaliśmy Stalina praktycznie za Boga, a on nagle wziął i umarł. Więc wszyscy zrozumieli, że nas oszukiwano. I to jest szok, kiedy dowiadujesz się, że cały świat cię okłamywał, że tak naprawdę był mordercą. Oburzało przede wszystkim to, że nadal kłamią, że nic się nie zmieniło. Powiedziano nam, co się stało, ale system nadal był taki sam. Jak kłamali, tak kłamią. Węgierska rewolucja została zdławiona tak jak dawniej za Stalina. System nie zmienił się wcale, jak i to, że jeżeli będziesz żył w tym systemie, to z czasem stanie się nieuniknione. Albo zostaniesz mordercą, albo cię zamordują. Innego wyjścia tutaj nie ma. Wybrałeś wariant zabitego. Lepsze to niż zabijać innych. Chociaż mając 14 lat nie chce się przecież nikogo zabijać. Niech mnie zabiją, ale ja zabijał nie będę. Nie będę żył tak jak oni. No ale z całego pokolenia was tam było kilkunastu, kilkudziesięciu, grupa niewielka, która postanowiła powiedzieć jakby oficjalnie nie. Wszyscy rozumieliśmy to jednakowo, ale ludzie dokonywali swoich wyborów. Co dalej robić? Chować się, starać się żyć, budować swoją karierę, czy też oburzać się i odrzucać tę karierę. To był wybór. Niewielka grupa ludzi odrzuciła w pełni ten system. Wybierając tą drogę, myślałeś sobie raczej, że tu długo nie pożyjesz. Uważaliśmy, że do 30 nie dożyjemy. Takie mieliśmy myśli. Ja, kiedy dożyłem do 30, to byłem tym bardzo zdziwiony. Wiele osób zginęło, wielu z moich kolegów, ci, z którymi zaczynaliśmy. Jakie były te formy protestu? W tym czasie były dość proste. Reżim był totalitarny. Wystarczy powiedzieć publicznie jedno słowo i już jest to wyrażenie protestu. Ale problem polegał na czym innym. Jak wówczas znaleźć podobnie myślących? Jak to zrobić? Co, krzyknąć, wszyscy, którzy nie lubicie Związku Radzieckiego, przyjdźcie tutaj? Tak by się nie udało, więc wzięliśmy się na sposób. Czytaliśmy zabronione wiersze. Wiersze poetów, których za Stalina rozstrzelano lub wsadzono do więzienia. Otwarcie, na placu w Moskwie. I oczywiście ci, którzy myśleli tak jak my, zaczęli tam przychodzić. Te czytania trwały ponad rok i poznaliśmy się nawzajem. I my tam się poznaliśmy. Cały przyszły ruch dysydencki narodził się właśnie na tym placu. Za te spotkania z poezją, te spotkania przez poezję z innymi ludźmi, i za to właśnie cię posadzili pierwszy raz w więzieniu? Wtedy jeszcze nie posadzili. Po pierwsze wyrzucono nas wszystkich z uniwersytetu, bo byliśmy wtedy studentami. Często nas bili.
Łapali i zaciągali nas gdzieś do jakichś piwnic. Oni mieli takie swoje KGB-owskie piwnice i myśleli, że nas tym przestraszą i powstrzymają. Wreszcie wszystkich aresztowali, ale wsadzono do więzienia tylko 7 osób. Oskarżono ich nieomalże o spisek na życie Chruszczowa. Co było oczywiście absolutną bzdurą, a pozostałych przetrzymali dobę i zwolnili. Mieliśmy być jak gdyby świadkami w sprawie, chociaż oczywiście żadnych zeznań nie składaliśmy. Miałem wtedy 18 lat. I na tym zakończyły się te nasze czytania. Nie czekałem na szczęście rozprawy przeciwko mnie i przyłączyłem się do wyprawy geologicznej. Miałem znajomych geologów i pojechałem razem z nimi. KGB tego nie zauważyło, trochę ich oszukałem i wyjechałem. Przez jakieś pół roku wędrowałem przez Syberię z geologami, a potem wróciłem. No bo całego życia na Syberii nie da się spędzić. To nie ma sensu. Wiedziałem, że jak wrócę, to wtedy mnie oczywiście aresztują. I tak się stało. Za co? Wymyślili jakiś pretekst, zakopię zakazanej książki. Materiałów to mieli już wtedy dużo z powodu tego czytania wierszy, ale konkretnie to był pretekst, że znaleziono kopię zabronionej książki. To było wystarczające, żeby mnie oskarżyć z artykułu 70. Antyradziecka agitacja i propaganda. I dlatego mnie aresztowali. Jaki był wyrok? Wyroku nie było. Uznano mnie za umysłowo chorego i zostałem skazany na pobyt w szpitalu psychiatrycznym. No to, oni byli zdziwieni, że takie rzeczy robisz w takim normalnym kraju. Takie rzeczy robią wariaci, nie? W tym czasie Chruszczow oświadczył, że u nas, w naszym kraju, nie ma wrogów naszego reżimu, bo reżim jest idealny, a ci, którzy występują, to są ludzie psychicznie chorzy. A ci, kto przeciw niemu występują, to psychicznie chorzy ludzie. I od tego momentu poczynając, większość spośród tych, których aresztowali na podstawie tych artykułów, wysłano na ekspertyzę i do domu wariatów. To było nowe rozporządzenie. A poza tym oni mieli nadzieję, że będę donosił. Aresztowali, przycisnęli, bym z nimi współpracował, a ja ich wysłałem wiadomo gdzie. Znalazłem się w Leningradzie. Wówczas był tam taki specjalny szpital psychiatryczny. Gdzie byli sami normalni ludzie, tak? Nie. Większość to byli jednak nienormalni. To był taki specjalny szpital psychiatryczny. Byli tam głównie mordercy, seryjni mordercy. A to Chruszczow mówi, że w Rosji nie ma ubijców też, tylko że są sami... O mordercach nie mówił, ale to byli rzeczywiście ludzie psychicznie chorzy, którzy w stanie psychozy zamordowali po kilka osób, nie jedną, kilka. To była podstawowa grupa ludzi w tym miejscu. Mniej więcej 80% to byli mordercy. A 15-20% to polityczni, tacy jak ja. My oczywiście byliśmy normalni. Dało się z nimi żyć? Z mordercami trudno było współżyć, ale ich tam kłuli. Dawali im tam bardzo silne narkotyki i oni głównie spali, także ryzyka wielkiego nie było. Ryzyk był nie очень wielki. Bywały oczywiście różne przypadki. Zdarzały się konflikty, agresje, ale głównie to oni spali. Nas z początku nawet nie leczyli, bo psychiatrzy nie byli przygotowani na to wszystko. Chruszczow powiedział, ale nie pomyślał, a psychiatrzy nie wiedzieli, jak się mają zachować. To co z wami robili? Praktycznie nic. Lekarz powiedział, ściany będą was leczyć. Ja na przykład żadnych lekarstw nie dostawałem. Przesiedziałem tam półtora roku i nie dostałem ani jednego lekarstwa. W zasadzie przeżyłem to łatwiej niż inni, ci, którzy później trafili do domu wariatów. Później były już nowe środki, nowe preparaty, takie bolesne, z bardzo dużym działaniem ubocznym, które niszczyły zdrowie i miały dokuczliwe skutki. Także oni mieli gorzej. I co było potem, jak usiadłeś z tego szpitala? Później zorganizowaliśmy demonstrację. Wtedy zaczęły się represje. Po Chruszczowie, którego zdjęto, kiedy ja byłem w szpitalu psychiatrycznym, przyszedł Breżniew, który dokręcił śrubę i zaczął zamykać ludzi do łagrów. Aresztowano dwóch pisarzy, Siniawskiego i Daniela, i myśmy postanowili, że trzeba reagować na to, bo inaczej wrócą czasy stalinowskie i zorganizowaliśmy pierwszą demonstrację polityczną w Moskwie.
pierwszą od 27 roku. To była pierwsza demonstracja. W 27 trockiści organizowali demonstrację w obronie Trockiego i to było ostatni raz, kiedy w Związku Radzieckim odbyła się niekontrolowana polityczna demonstracja. Aż do dnia? Do 65 roku. W grudniu 65 roku zorganizowaliśmy tę pierwszą demonstrację. Za to znów wysłano mnie do szpitala psychiatrycznego, ale już nie na długo, na pół roku. Tak naprawdę to nikt się mną nie zajmował, bo po prostu nie było jeszcze paragrafu w prawie demonstracji. Bo nie było demonstracji. Tutaj oczywiście wprowadzili później odpowiedni artykuł i potem, w 67 roku, odpowiadaliśmy z tego artykułu i trafiliśmy do obozów. Łącznie przesiedziałem dużo, przesiedziałem 12 lat. Ostatnia sprawa była w 71 roku. To jest najbardziej znana sprawa. Wtedy zebrałem materiały o wykorzystaniu psychiatrii w celach represyjnych i wysłałem to do Światowego Stowarzyszenia Psychiatrów, żeby oni wypowiedzieli się na ten temat i podjęli jakieś kroki. I to wywołało bardzo burzliwą kampanię na Zachodzie. Później, kiedy byłem już wolny, dowiedziałem się, że wywołało to ogromną reakcję. W każdym państwie była grupa psychiatrów, którzy protestowali przeciwko wykorzystaniu ich zawodu do represji politycznych. W rezultacie uznali, że wygodniej i korzystnie byłoby się im ode mnie uwolnić, bo jest to kolejna sprawa, która wywołuje protesty na Zachodzie. I wymyślili tę właśnie wymianę. Która polegała na tym, że wymieniono ciebie na pierwszego sekretarza KC Chilijskiej Partii Komunistycznej? Tak. On w tym czasie był w więzieniu, bo w Chile był przewrót. Pinochet doszedł do władzy i wielu komunistów internowano. On nie był skazany, był internowany i w jego obronie prowadzono w radzieckim obozie komunistycznym wielką kampanię. A z kolei o mnie i innych była kampania na Zachodzie. I Sacharow nagle zaproponował publicznie. A dlaczego by ich nie wymienić? Wy chcecie dostać tego chilijskiego komunistę, a Zachód chce Bukowskiego. No to wymieńcie. Posłuchajmy Zbigniewa Romaszewskiego i Ireny Lasoty, dobrze? Opozycja w Związku Radzieckim powstała dużo wcześniej niż w Polsce. Długi okres czasu opozycjoniści rosyjscy stanowili dla nas jakiś wzór. Jednym z bohaterów tego ruchu był Władimir Bukowski. Bukowski obok Ginzburga, obok Gałanskowa, to były te ofiary systemu. Ci, którzy zostali skazani na długie lata więzienia, Gałanskow już z więzienia nie wyszedł, Marczenko również, to były również w tym momencie psychuszki. To była Natasza Gorbaniewska, która była skazana na zamknięcie w zakładzie dla umysłowo chorych. To był generał Grigorienko, który walczył o Tatarów krymskich. Cały system w tym momencie był zwrócony na stłumienie ruchu dysydenckiego w Rosji. Bukowski jest może jedną z dwóch, trzech osób, które przeszły przez ostatnie 30 lat i nie tylko przeżyły, ale zostały ciągle bardzo przyzwoitymi, mocnymi ludźmi, którzy nie sprzedali się polityce, nie sprzedali się biznesowi. Bukowski przede wszystkim, co jest bardzo dziwne u człowieka wychowanego w Związku Radzieckim, myśli nie po sowiecku. On się zachowuje tak, jakby nigdy nie miał kursów, nie przechodził przez marksizm-leninizm. Mówi krótkimi, prostymi zdaniami, nie kręci. I być może na tym polegała też jego siła. Bardzo często, kiedy jeżdżę po krajach byłego Związku Radzieckiego, jeżeli mówię, że znam osobiście Bukowskiego, ludzie prawie mi nie wierzą. On jest taką słynną i taką ikoną właściwie antysowietyzmu. Jego stosunek na przykład do Unii Europejskiej to nie jest stosunek, który bym do końca podzielał, bo uważa, że struktury unijne coraz bardziej przypominają struktury totalitarne. Chociaż trudno mi w pewnych momentach nie przyznawać mu racji, jeśli na przykład w Senacie dostaje ustawę o kontroli weterynaryjnej handlu i do tej ustawy dostaje 3860 stron dyrektyw europejskich. To rzeczywiście mamy do czynienia
z jakimś szaleństwem, które chce opanować całe życie społeczne poprzez wydawanie dyrektyw. Przyjeżdżasz na zachód, jesteś w Anglii i co? Co próbujesz robić? Znaczy, jak próbujesz dalej swoje życie prowadzić w tym wolnym świecie? No, сначала я был очень На początku byłem bardzo zajęty. Musiałem jeździć. Nie zapomnij, że moi przyjaciele siedzieli i musiałem walczyć o ich uwolnienie. Musiałem wspierać kampanię o prawa człowieka. To był przełomowy rok, 1977. To był rok, kiedy to idea praw człowieka, Karta Praw Człowieka została przyjęta na świecie. Carter ogłosił ją kamieniem węgielnym swej polityki. Dlatego musiałem jeździć, mówić, rozmawiać z politykami, walczyć o to, żeby ta idea nie umarła. Żeby ta kampania nie umierała. Jednocześnie powinienem był pisać książkę. Mnie нужно było pisać книгу. Po pierwsze, miałem doskonałe propozycje, kontrakty. Wiedziałem, że tę książkę i tak muszę napisać, żeby nie odpowiadać wciąż każdemu na te same pytania. Poza tym miałem rodzinę, matkę, siostrę, chorych. I ani grosza. Musiałem zarobić pieniądze. Zaproponowano mi dobry kontrakt. W ciągu 4 miesięcy musiałem napisać książkę. No i napisałem. W 1977. I powraca wiatr. A potem już w następnym roku musiałem się uczyć. Zaprosił mnie King's College w Cambridge. Zgodziłem się. W ciągu roku zdawałem egzamin za egzaminem i musiałem ze wszystkim zdążyć. A udało się niektórych z kolegów z łagrów, z więzień powyciągać? Praktycznie wszystkich. Uwolniliśmy praktycznie wszystkich. Wszystkich, z którymi siedziałem. To oczywiście zajęło określony czas, ale cały szereg naszych przyjaciół zwolniono. W 1979 roku też zorganizowaliśmy wymianę. Kuzniecowa i Ginsberga wymienialiśmy na radzieckich szpiegów. Myśmy w tym wszystkim uczestniczyli. Byliśmy konsultantami Departamentu Stanu. Mówiliśmy, kto jest w dobrym stanie, kto w złym, kogo trzeba szybko uwolnić. Także amerykański rząd z nami współdziałał i wtedy uwolniliśmy wszystkich. Ale oczywiście aresztowano nowych. Powstawały grupy helsińskie, ich też aresztowano. Orłow, Szczarański. Musieliśmy walczyć również i o nich. Z drugiej strony musiałem się uczyć, a to nie jest takie proste uczyć się w Cambridge na Wydziale Neurofizjologii. To nie jest uczenie się historii czy literatury. Tam były poważne przedmioty. I po trzecie, musiałem pisać książki. Po pierwszej książce drugą. Także byłem bardzo zajęty. Do połowy lat 80. nie miałem ani jednego wolnego dnia. Do середины 80-х у меня просто не было ни дня свободного. Byłeś tak zajęty, że się nie zorientowałeś od razu, że ci się ta Europa w ogóle nie podoba. Wtedy tej Europy jeszcze nie było. Do 85 roku był wspólny rynek, a do wspólnego rynku i teraz nie mam żadnych pretensji. Im bardziej rynek jest otwarty, tym lepiej dla wszystkich. Nastąpił przewrót. Pod koniec lat 80. zgodnie z umową między lewicowymi partiami i Gorbaczowem dokonano przewrotu. Przechwycili europejski projekt i przewrócili go do góry nogami. Zamiast otwartego rynku wymyślili państwo federacyjne, co jest czymś zupełnie innym, i zaczęli wprowadzać ograniczenia biurokratyczne. To było nam zupełnie niepotrzebne. To było potrzebne im, po to, żeby uratować ideę socjalizmu. Ja to wszystko opublikowałem. To wszystko jest w tajnych dokumentach. Oni mówią otwartym tekstem, w celu uratowania socjalizmu na świecie. A po co my mamy ratować socjalizm? Ja rozumiem, że Gorbaczow chciał ratować socjalizm. Taką miał pracę. A my socjalizmu nie chcemy. Czyli ludzie finansowani przez Sowiecki Sojusz w Europie Zachodniej dokonali przewrotu we władzach państw i stworzyli strukturę socjalistyczną, tak? Mniej więcej. Oczywiście nie wszyscy byli finansowani przez Związek Radziecki. Tam byli poważni politycy lewicowi, na przykład prezydent Mitterrand.
On nie był finansowany z Moskwy. Miał dużą partię socjalistyczną, ale ich poglądy były zbieżne. Oni rozumieli, że to jest korzystne i dla jednych, i dla drugich. To był sposób uratowania socjalizmu jako koncepcji uratowania ich pozycji jako dominujących partii. Włoscy komuniści, hiszpański premier Filip González. To nie są ludzie, których Kreml finansował. Oni z ideologicznych poglądów uważali, że jest to dla nich wygodne. I oni to robili świadomie, z powodów ideologicznych, o czym mówiono. Ale czynili to, robili to, rozumiem, ku lepszej przyszłości Europy. Dlatego, żeby były warunki równe startu młodych ludzi. Dlatego, żeby starzy ludzie mieli lepiej niż ludzie w średnim wieku. No, robią to z jakiegoś powodu, prawda? Czy te systemy próbują człowiekowi narzucić coś lepszego dla niego, niż on ma sam? Nie, oni starają się uratować socjalizm. Nic więcej. Ale dlaczego? Dlatego, że to jest w ich interesie. Jak mogą funkcjonować partie socjalistyczne na Zachodzie, jeśli upadnie socjalizm w Związku Radzieckim i stanie się oczywiste, że to jest utopia. Głupia i okrutna. Oni stracą prestiż, swoją pozycję, swoje przywileje, swoją władzę. Oni ratowali siebie. Nie myśleli tam o jakichś młodych ludziach, by mieli równe warunki startu. To ich nie interesowało. Walczyli o własny interes, o zachowanie władzy, o prestiż i przywileje. O to chodziło. To był plan konwergencji, jeszcze w latach 40-tych, 50-tych omawiany przez lewicę bardzo aktywnie, ale nigdy do tego nie doprowadzono. Ale tutaj postanowili uruchomić ten plan konwergencji, dlatego europejskie struktury są tak podobne do radzieckich. Specjalnie były tworzone tak, żeby były zbieżne z radzieckimi i by móc dokonać potem konwergencji. O to właśnie chodzi. Czyli właśnie przez cały XX wiek obok siebie żyły dwa systemy totalitarne, miękki i twardy. Jak ten twardy zaczął się łamać, to miękki zrozumiał, że musi ratować to, na czym opiera swój byt. I dlatego jakby przejął jakby tą siłę rozpędu totalitaryzmu, tak? Zamienił go we wspólną Europę. Tak, znamy to z historii, ten podział na bolszewików i mięszewików. Bolszewicy zwyciężyli na wschodzie, a mięszewicy na zachodzie. Oczywiście ostateczne cele są te same. Różnica polega tylko na tym, jakimi metodami się je osiąga. Bolszewicy byli zwolennikami rewolucyjnego, gwałtownego przejścia do tego modelu, a zachodni socjaldemokraci, czyli mięszewicy, uważali, że muszą dochodzić do tego na drodze reform parlamentarnych. Powoli. A ostateczne cele mieli te same. Mieli budować socjalizm, który, jak wiemy, nie może być zrealizowany. Jest to absurdalna, sztuczna idea. I dlatego, kiedy zachwiał się Związek Radziecki, to wszystkie siły lewicowe zaczęły go wspierać. Rozpadu komunizmu czy też socjalizmu na wschodzie nikt nie chciał. Mitterrand twierdził, że rozpad socjalizmu w Związku Radzieckim doprowadzi do kryzysu tej idei na Zachodzie. Wspierali Związek Radziecki do ostatniej chwili. Polska wchodzi do Unii Europejskiej, ty przyjeżdżasz, zanim to się stało, to nieszczęście, do Polski i próbujesz nam tu tłumaczyć, że to nie ma sensu. Twierdzisz wtedy, że Polacy wyróżnieni przez historię tak zwanym karnawałem, czyli tym rokiem, w którym Polska była solidarna, że ludzie bogatsi tym nie powinni zgadzać się na system, który im tutaj się narzuca. Uważasz, że Polska miała wtedy rzeczywiście wyjście? Oczywiście, że miała. Wtedy były takie rozmowy. A z kim pozostaniemy? Pamiętam, wtedy bardzo często jeździłem do Polski. Występowałem przed różnymi audytoriami. Z kim będziemy? Z Łukaszenką? A dlaczego tak stawiasz to pytanie? Każde państwo żyje w świecie, handluje z całym światem. Nie jesteście ograniczeni niczym. Możecie ze Stanami, możecie rozwijać stosunki z innymi państwami. Dlaczego wszystko ma się opierać na Europie? Nie wiadomo czemu. Mało tego, Europa, nawet jeśli nie wchodzicie do niej, nie może zablokować waszego handlu, bo są umowy międzynarodowe, jest Światowa Organizacja Handlu. Mają swoje prawa i nie mogą was izolować tylko dlatego, że nie jesteście członkami Unii. Nie ma takiej możliwości. Przecież to będzie naruszenie prawa międzynarodowego. Także w istocie niczego nie uzyskaliście, wstępując do Unii. Ale za to zapłacicie. Na razie Polacy tego nie zrozumieli. Mają jeszcze pozytywny stosunek do Unii. Dlaczego? Bo ogromna liczba ludzi mogła wyjechać na Zachód do pracy.
Oni jeszcze nie rozumieją, jak wy za to zapłacicie. Senator Romaszewski mówił, trzeba prowadzić 3,5 tysiąca stron regulacji do prawa weterynaryjnego. Przecież na tym choroba się nie zakończy. Myśmy to już widzieli w Europie, w innych państwach. Po pierwsze, nowe państwa, które weszły do Unii Europejskiej. Zabrania się im rozwijać rolnictwo. Mamy inne standardy. Nie możecie. Teraz Rosja nie chce kupić polskiego mięsa, ale później również Europa powie, że to jest niezgodne ze standardami. Na Łotwie jest teraz problem. Łotwa tradycyjnie produkowała bardzo dużo cukru. Jest tam dużo cukrowni. Teraz Europa zabroniła im produkować, bo jakoby mają cukier nie utrzymujący standardów. I kilka dziesiątków tysięcy osób zostało bez pracy, bo to była tradycyjna gałąź przemysłu przetwórczego Łotwy. To się stało momentalnie, a standardy będą wprowadzane jako przemysłowe i handlowe, ale i polityczne. A polityczne standardy to jest polityczna poprawność. Zaraz wam powiedzą, jak rozmawiać z kobietami, kto gdzie jest ważniejszy, jak macie się zachować wobec tej czy innej mniejszości i tak dalej. A Polska jest krajem katolickim i do tych standardów się nie dopasuje. Już nawet Karta Europejska uznaje jednopłciowe śluby. Nie wyobrażam sobie, jak Polska może to zaakceptować. W Anglii nawet 60 do 75% ludzi jest przeciwko dalszej integracji z Europą. 80% jest przeciwko euro. 43% ankietowanych uważa, że Anglia musi wyjść z Unii. Rząd nie zezwala na referendum. Gdyby zgodzili się na referendum, to byśmy głosowali. Wcześniej Unia zrobiła błąd. W dwóch państwach, we Francji i w Holandii, było głosowanie nad konstytucją i tam ludzie zagłosowali przeciwko. Co zatem robią? Wstrzymują dalsze głosowania. Dalej nie ma. Teraz chcą nam konstytucję wcisnąć od tyłu, od kuchni. Merkel wymyśliła jakąś tam umowę, w której zaproponują nam konstytucję bez żadnego referendum. Tak działa europejska biurokracja. To są metody oszustwa, prania mózgów, fałszerstwa. Dokładnie tak samo jak w Związku Radzieckim. Do Związku Radzieckiego Republiki też nie weszły dobrowolnie. Zmuszano je do tego. To samo robi Europa. To nie jest dobrowolne. Poproszę o głos Adama Glapińskiego. Wołodia, można powiedzieć, jest chodzącym sumieniem inteligencji czasów komunizmu, intelektualistów czasu komunizmu. Jest chodzącym sumieniem i wyrzutem sumienia. Zarazem. Wołodia jest człowiekiem, dla którego nie było żadnego problemu dokonywać wyborów w sytuacjach trudnych, ale jednocześnie moralnie całkowicie jednoznacznych. Sprzeciw wobec przemocy, wobec totalitaryzmu, wobec zniewolenia, wobec zakłamania był dla niego czymś jakby naturalnym, biologicznym, chciałoby się powiedzieć. Człowiek żyjący w współczesnym świecie, szczególnie intelektualista, odruchowo stara się znaleźć jakąś płaszczyznę kompromisu. Wołodia nie uznaje kompromisu z poglądem jaskrawo błędnym czy kłamliwym, a już na pewno kompromisu z postawą moralnie dwuznaczną. Myślę, że w czasie dzisiejszym, w czasie wielkiego zagubienia, zamętu, tej byle jakości, tej walki z lustracją pod hasłem rzekomej czystości zasad moralnych, a w rzeczywistości nurzania się w szambie, postać Bukowskiego jest orzeźwiająca. Bukowski jest trudny też dla obywateli Europy Zachodniej, dla krajów żyjących w dobrobycie, dlatego że tam kompromis uważany jest za najwyższą wartość, nie tylko intelektualną, ale także i moralną. Takim podstawowym słowem obecnym w Parlamencie Europejskim jest na pewno kompromis. W świecie Wołodii Bukowskiego nie ma takich kompromisów. Może być spór o opis sytuacji, o właściwie zrozumienie sytuacji, ale nie może być sporu między byciem uczciwym i byciem nieuczciwym. Adam oczywiście ma rację. W kwestiach pryncypialnych nie może być kompromisów. Kompromis może być w kwestiach technicznych. Na przykład, ile zapłaci mi wydawca? Tyle tysięcy czy tyle? A kiedy pytanie jest pryncypialne, o suwerenności, o niepodległości, to są to rzeczy, których nie można dzielić. Tak jak nie można być troszkę w ciąży.
Albo się jest w ciąży, albo się nie jest w ciąży. To samo z suwerennością. Albo jesteście suwerenni, albo nie. A Europa próbuje wam ograniczyć suwerenność. Wprowadzi cały szereg ograniczeń. Ustawodawstwo jest przyjmowane w Brukseli, a wasz parlament tylko je akceptuje. Nie wolno kłamać, nie wolno się oszukiwać. Już nie jesteście niezależnym, niepodległym państwem. Jesteście zależni od Unii Europejskiej, w której siedzą przez nikogo nie wybrani komisarze ludowi. Przecież my ich nie wybieramy. Oni decydują. Nie możemy w żaden sposób ani ich zaskarżyć, ani zwolnić, a oni sami nie zrezygnują. Czemu zastawiliśmy sami na siebie taką pułapkę? Tyle dziesięcioleci tak męczona Polska wydobywała się z radzieckiej niewoli. Po to, żeby teraz oddać się w nową niewolę, w nowy jasyr. Jakiż w tym sensie? Słyszałeś, że w Polsce podjęto próbę lustracji kolejną, która się skończyła na decyzji Trybunału Konstytucyjnego, który oświadczył, że cała ta lustracja jest po prostu niezgodna z konstytucją i z prawami człowieka. I od tej pory jej nie ma, znaczy została zablokowana. Wy znacie, lustracje... Lustracja, czy też sąd nad komunizmem, nad systemem są niezbędne. Ani nieobchodzimy. Do tego dochodzi, straciwszy 15 lat, wiele państw. To nie tylko Polska. Do tego wraca Rumunia, Bułgaria o tym myśli, Kambodża. Teraz, w tym roku, w Kambodży sądzą tych przywódców Czerwonych Khmerów, którzy jeszcze żyją. Dlaczego tak się dzieje? To nie jest chęć zemsty. To nie jest chęć rozliczenia się z historią. Powody są znacznie głębsze. Okazuje się, że nie możemy iść do przodu, jeżeli nie rozliczymy przeszłości. Nie możemy. I stara nomenklatura wisi jak kula u nogi. Tak jak dzieje się to obecnie w Rosji, gdzie wróciła do władzy. Widzę KGB, która działa jak mafia. Nie można ich obejść, nie zmiatając ich z drogi. Ja nie chcę się na kimś mścić. Nie uważam się za ofiarę. Jestem żołnierzem. Sam wybrałem swój los. Doskonale znałem skutki i konsekwencje, które mnie oczekują. Nie oskarżam nikogo. Wszystko, co robiłem, robiłem świadomie. To nie wynika z mojej chęci zemsty, bo to jest nieuniknione. Społeczeństwo powinno doświadczyć momentu oczyszczenia. Niemcy przez to przeszli i w 1955 roku, 10 lat po wojnie, mieli cud gospodarczy. A my nie. 15 lat minęło i żadnego cudu nie ma. Poprośmy o głos jeszcze raz pana senatora Zbigniewa Romaszewskiego. Ostatni raz spotykaliśmy się chyba w Pradze ze 2 lata temu. Jeszcze wtedy przy naszym spotkaniu uczestniczył Litwinienko. No taki jest los tych, którzy się sprzeciwiają dyktaturze, którzy się sprzeciwiają zniewoleniu. Okazało się, że Litwinienkę ręka socjalistycznej sprawiedliwości dosięgła w tym roku. W gruncie rzeczy bardzo się cieszę, że Wołodia zdecydował się w tej chwili kandydować na prezydenta Rosji, aczkolwiek trzeba sobie zdawać sprawę, że oczywiście jest to skazane na niepowodzenie, bo ten system w tej chwili jest tak skonsolidowany, że wejście kogokolwiek z zewnątrz wydaje się po prostu niemożliwe. No ale i tak wydaje mi się, że trzeba Rosjanom przypomnieć, co to jest wolność, że imperializm i nacjonalizm nie są w stanie zapewnić ludziom prawdziwej wolności, że są pewnego rodzaju oszustwem wobec ludzi i trzeba to spróbować Rosjanom wytłumaczyć. Będziesz uczył, wspominał, co to jest wolność, czy będziesz walczył politycznie o stanowisko prezydenta? Moja zadacie... W tej chwili moim zadaniem jest to, żeby dać opozycji jakąś szansę, jakiś wyraźny cel. Bo opozycja w Rosji jest zdemoralizowana, praktycznie nie istnieje. Chcę dać opozycji wyraźny cel, który mógłby być alternatywą dla tego kraju. Jeżeli w wyniku tej mojej kampanii opozycja w Rosji stanie na nogi, to będę to uważać za sukces. Ale pytanie, co postanowią sądy? Teraz komitet wyborczy stwierdza, że nie chcą mnie zarejestrować z takich czy innych powodów prawnych. I grupa inicjatywna musi się zgłosić do sądu, do Trybunału Konstytucyjnego o interpretację właśnie artykułu 82. Kogo dotyczy, kogo nie dotyczy, co jest słuszne, co jest niesłuszne.
Oni muszą podjąć szereg koniecznych działań prawnych. Ale ja nie zamierzam na to wszystko czekać. Kampanię trzeba prowadzić już teraz. Daje mi ona możliwość wyjaśnienia tego, co teraz należy w Rosji zrobić. Będę to przedstawiał w środkach masowego przekazu, a ludzie zdecydują, czy tego chcą, czy nie. Władimir, no jesteśmy w tej chwili w studiu telewizyjnym. Nie jest to w Rosji, ale w Polsce. Ale może byś, wykorzystując tę sytuację, powiedział, co byś chciał zrobić jako prezydent i co Rosjanie powinni zrobić, żeby być normalnym państwem? To obszerny temat. Są rzeczy oczywiste. Te, które można zrobić w sposób nieskomplikowany. Na przykład zatrzymać tę bezmyślną rzeź na północnym Kaukazie. Należy wyprowadzić wojska i to wszystko. Potrzebny jest sąd nad systemem komunistycznym, nad przeszłością. Trzeba zdemaskować wszystkie przestępstwa, ujawnić je i osądzić cały ten system. Nie mówimy o uczestnikach, bo większość z nich już nie żyje, a o tym, żeby osądzić system. Żeby społeczeństwo zrozumiało, co się działo, musimy przeprowadzić lustrację. Jest ona nam znacznie bardziej potrzebna niż Polakom. Cały rząd to przecież KGB. Tajna policja nie może rządzić państwem. To bez sensu. To do niczego dobrego nie może doprowadzić. Musimy zaprzestać agresji Rosji wobec swoich sąsiadów. Gruzji, Mołdowy, krajów nadbałtyckich czy Polski. Trzeba to przerwać jak najszybciej. To utrudnia wszystkim życie i żadnej korzyści Rosji nie przynosi. Najważniejszych spraw nie załatwiono do dziś. W gospodarce nie ma przecież żadnej reformy. Wykorzystują to, że są wysokie ceny na ropę i gaz i pieniądze spływają do takiego funduszu stabilizacyjnego, ale przecież nie ma żadnej struktury reformy gospodarki. No dobrze, jutro spadną ceny i co? Ten fundusz stabilizacyjny, nawet jeśli go nie rozkradną, a ja myślę, że rozkradną, to wystarczy na jeden dzień, na dwa. To nic nie da. Teraz trzeba inwestować te pieniądze w reformę gospodarki, w strukturę reform, a inaczej wszystko się rozpadnie. To jest bez sensu. Oni żyją z dnia na dzień. Żyją jak okupanci, którzy zajęli jakieś państwo i je wykorzystują. Jak pasożyty na obcym ciele. Nie myślą, co będzie jutro. Nie chcą o tym myśleć, a to niezbędne. Trzeba tam bardzo wiele zmienić. Obecnie jest tam atmosfera ksenofobii, kiedy ludzi zabija się tylko dlatego, że są obcokrajowcami. Nigdy w historii Rosji tego nie było. To jest spowodowane przez władzę i propagandę. To nikczemne i trzeba temu położyć kres. Władimir, kiedy zostaniesz prezydentem Rosji, to powiedz mi, czy oddasz Japonii Wyspy Królewskie? Tak, ja bym oddał. Co więcej, bezpłatnie nawet. Co tu sprzedawać? Jak można handlować czymś, co ukradziono? Przecież te wyspy nigdy nie należały do Rosji. Stalin nie ukradł. Dlaczego handlować czymś, co zostało ukradzione? To trzeba oddać. Poza tym te wyspy nie są Rosji potrzebne. Stalinowi były potrzebne dla dalszej agresji, dla kolejnej wojny. A obecnie Rosji są zupełnie niepotrzebne. To kupa kamieni, na której nic nie ma. Kiedyś byłem w Mosfilmie, w takiej kolacji z dyrektorem Mosfilmu. Tam był kawior, wódka, to co zwykle tam, no takim czymś jest. I ja zapytałem tego dyrektora, a dlaczego właśnie nie chcecie oddać tych wysp królewskich Japończykom? A on tak na mnie popatrzył i powiedział, prosta żałka. I jemu może szkoda. Oni jeszcze mają taką głupią ideę, że jak zaczniesz coś oddawać, to wszyscy zaczną czegoś żądać. Chińczycy zaczną czegoś żądać, Finowie. Oni się boją, że wszyscy zaczną czegoś żądać. To jest głupota. A jeżeli coś nie jest twoje, to lepiej oddaj. A jeżeli coś jest twoje, to nikt tego nie będzie żądał. Pamiętam jeszcze za czasów Jelcyna, w jego bezpośrednim otoczeniu, gdzie byli jego najważniejsi współpracownicy, między nimi Burbulis i Półtoranin, toczył się spór w sprawie tych wysp. Ja pytam, dlaczego nie chcecie ich oddać? Ktoś powiedział, że jest przynajmniej 7 sposobów, jak je oddać. A ja na to, a po co 7? Wystarczy 1. Oddać już. No więc właśnie. Wodia, jestem przekonany, że byłbyś wspaniałym prezydentem Rosji. Nie wiem, czy będziesz. Bardzo ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu bardzo. To był 50. odcinek programu Pod Prąd.
Do widzenia.